Zadanie 24 z motory 2010 za jeden punkt. Ostrosłup ma 18 wierzchołków. Liczba wszystkich krawędzi tego ostrosłupa jest równa. Zauważ, że mamy jeden wierzchołek górny. Skoro od 18 zabierzemy 1, to zostanie nam 17 wierzchołków przy podstawie. Jeżeli mamy... 17 wierzchołków przy podstawie, czyli w podstawie jest jakiś 17 kąt. Czyli mamy 17 krawędzi przy podstawie oraz mamy 17 krawędzi bocznych. Razem 34 krawędzie. Zatem zaznaczamy odpowiedź 34.